Za brak wiedzy się płaci, niestety. Zgadnijcie, kto ma piękne nowe mieszkanie. To wypierdala? Siemanko wszystkim, witam z nowego mieszkania, z nowego tarasu. Kupiliśmy mieszkanie. Miał być ogólnie house tour na wstępie, ale tu wam muszę właśnie powiedzieć mały small talk. Kurwa no. Co jest tak jasno? Ogólnie powiem wam tak, za brak wiedzy się płaci, niestety. No nie znamy się na takich rzeczach typu, wiecie, mieszkania, wykończenia i tak dalej. No i się okazało, że w tym mieszkaniu jest trochę więcej do zrobienia niż myśleliśmy na początku. Przez to też mamy trochę do roboty. House tour będzie, jak to po prostu zrobimy. Pokażę wam przetipo, jak to wyglądało. Teraz no macie z tyłu, teraz to tak to wygląda, ale to mówię, jeszcze będę nagrywał przebitki przed, że tak powiem, remontami. Wczoraj odebraliśmy akurat w Dzień Dziecka to mieszkanie i ja miałem strasznie spierdolony humor wczoraj. Życie jest przejebane. Tak mnie wszystko dojechało jakoś. Stres, za dużo emocji i nerwów. No tak jak powiedziałem, właśnie no musimy trochę pracy i kasy w to włożyć, żeby to wyglądało jak należy, ale no ma zajebisty potencjał, ogólnie się mega jaram, tylko no mówię, no myślałem, że się wprowadzimy dosłownie w tym tygodniu, przyniesiemy rzeczy, będziemy sobie mieszkać i będziemy sobie nagrywać i tak dalej, no ale to jeszcze poczekaj, co tak kurwa skrzypi? Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie tłukło. Byłem też u naszego doradcy, musiałem mu aż kupić szampana w podziękowaniu, bo naprawdę nam mega pomógł, mega robotę zrobił. Jeżeli ktoś chce kontakt do niego, to niech się do mnie odezwie na priv, na maila czy coś, ja po prostu podam. Bo to jest zajebista opcja, bo gość wam no za darmo pomaga, nie? Bo on ma prowizję z banku, w sensie to bank mu przydziela hajs kredytu, który bierzecie, a no wy jesteście na czysto, nie? Więc on wam mówi, gdzie macie składać, jakie dokumenty, kiedy, wszystkie terminy i generalnie nie musicie tego pilnować, nie? Także to jest, no w chuj ułatwienie za darmo, trzeba brać po prostu, więc jak ktoś chce, to dam kontakt. Oczywiście na terenie Warszawy, ale jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, no to może skierować do kogoś innego z tego biura po prostu zaufanego, żeby was dobrze obsłużył. Także jak ktoś jest chętny, to niech do mnie napisze na priv, a ja wracam teraz do czyszczenia ścian. No i tu mamy bujawkę taką. Tutaj grill, tutaj łazienka. Martwy wróbel. Mam taki widoczek. Tu akurat nam zaczęli drogę robić. Z czego się cieszę i nie jednocześnie, dlatego że no, zaczęli ją robić dosłownie w tym tygodniu. I zanim ją skończą, to pewnie trochę minie, więc będzie rozdupcona droga. Jestem ciekawy bardzo, jak to będą robić przy wyjeździe z naszego garażu. Mam wrażenie, że z 2-3 dni po prostu ten garaż będzie nie do użytku. No ale to trochę dzisiaj czasu spędzimy, mamy ze sobą jedzenie. Może doczekamy się do zachodu słońca. Wymieniliśmy wietrzniki na takie ładniejsze. Tylko to kurwa brzydkie w chuj. To trzeba będzie odmalować. Właśnie się przygotowuje do malowanka. Tak? Będziemy sadzić już. A komu to potrzebne? No i będziemy tam montować panel akustyczny. Także trzeba go zamówić, znaleźć, kupić i zamontować, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj też te półki trzeba będzie stąd wypierdolamento i coś tutaj też zrobić, bo one są chujowe po prostu, patrzcie. Ikea. Ale garderoba jest zajebista, w chuj. Tutaj mamy łazienkę. Trzeba będzie od drugiej strony nakleić właśnie te powłoki takie, żeby nie było widać z góry. To się dzieje, jakieś ładniejsze, bo te są takie, że palcem się przejedzie i już są dziury. Tu pewnie będziemy wymienić deszczownicę i to, bo jest brzydkie, zardzewiałe i mi się nie podoba. Wanna zostaje, to też trzeba będzie wymienić, bo też się o. I fajnie. No i to, to wypierdala. Tutaj właśnie z jakąś taką. Nie wiem co, no ale coś takiego właśnie, żeby można było się postawić. Lustro wymienimy, bo jest raz, że jest za wysokie, dwa, że jest za małe. Będzie raczej takie prostokątne z dziurami na te. Wiecie o co chodzi? No i tutaj chcemy tą walkę zmienić na drogą i tu zrobić zabudowę, nie? No i trzeba wymienić drzwi z sypialnią, dlatego że tutaj nie mamy zamka, a tu jest zamek. I to nie ma totalnie kurwa sensu. A że wymieniliśmy zamki w drzwiach, także
Fajnie, bo... Nie wiem, jak ktoś chce kupić perski dywan, to ja chętnie sprzedam. Jeszcze jest jakiś jeden, taki... Nie wiem nawet jaką wygląda, szczerze mówiąc, gdzie go ja się znalazła, ale tu jest taki dywan, tu jest perski dywan i mówię, no... Ja się chcę go pozbyć, nie? Więc jak ktoś chce kupić taki dywan, to też do mnie pisze na priv, ogarniemy temat, nie? I wyślę zdjęcia, w sensie takie pełne. Docelowo będziemy też zmieniać łóżko na większe, bo ono no ja jestem za duży na to łóżko po prostu. Taki bajer. Tak. Gdzie to jest? Kurwa. Tutaj. Tylko, że z drugiej strony nie działa. I tam musimy to zrobić też. Mu tu działa, tam nie działa. I też bym chciał zrobić taki... Żeby było to automatyczne, nie? Że można było to podłączyć do jakiegoś oddzielnego sprzętu. Możecie mi napisać w komentarzu, jakbyście znali coś takiego, że mógł ustalić na przykład, że to się otwiera o konkretnej godzinie w ciągu dnia. Żeby to była taka elektronika komputerowo sterowana. Na przykład 7 rano do góry to śmiga. To dajcie znać, jakbyście wiedzieli, jak to zrobić. Tutaj jest miejsce dla Asi. Na malowanko. A tu będzie mój gabinet, tylko tak, to łóżko też będzie trzeba wypierdolić, także też będzie na sprzedaż, albo nie wiem, oddam cokolwiek, no ale to trzeba zrobić, odmalować ściany, jakoś urządzić ten pokój, w ogóle go przygotować od zera, bo to będzie taki gabinet, powiedzmy pokój do nagrywek też i tak dalej, póki co będę nagrywał po prostu gdzieś po mieszkaniu, ten pokój na razie będzie pusty, póki nie mam na niego pomysłu i funduszu, także to będzie taki pokój do nagrywek, ogólnie ja myślałem, żeby zrobić tutaj, taki podłużny blat wzdłuż tego. Tu jakieś półeczki na książki, na jakieś inne pierdoły. I oczywiście ściana wyciszająca, nie? W sensie jakiś panel taki akustyczny na to, żeby nie zbierało dźwięku. W sensie, żeby się nie odbijało dźwięki, żeby był dobry po prostu jakość audio. Także tu myślę właśnie, żeby zrobić taki... No chyba najfajniej by to wyglądało, żeby zrobić taki długi, kurwa, blat na całą ścianę, albo na pół ściany chociaż. Znaczy nie na pół, na 3/4 ściany, mniej więcej do tych rur, co wystają. I wiecie, wtedy takie ława, ja sobie wtedy kupiłbym monitor oddzielny laptopa i laptopa podłączył do monitora po prostu, żeby nie kupować komputera bez sensu, totalnie wydatek. I sobie zrobił takie zajebiste stanowisko do pracy. Tylko nie wiem wtedy, jak to nagrywać, żeby było fajne tło i mam takie kurwa mętli w głowie, nie? Że z jednej strony mógłbym nagrywać z tej strony w tą, i tam będzie jakby cały sprzęt, albo mogę jakoś z boku. Także to jest do przemyślenia, także również jak jest jakiś architekt wnętrz, który ma pomysł, jak to zrobić, żeby to było takie studio youtubera, również możecie pisać. Bardzo chętnie skorzystam z waszej pomocy, oczywiście za pesos. Bobo. Nie wiem, czy nagrać. Nie. Zgadnijcie, kto ma piękne nowe mieszkanie. Nie musicie zgadywać ja. Donice przed ogarnięciem. No zobaczymy, jak one wyglądały dzisiaj. Co tu instalujesz? Wi-Fi. Co tutaj robicie? Tutaj bagno. Pierwszy posiłek w nowym szklanku. Co tam, Bobo, powiesz? Jak są głodne. Niestety, bądź niestety, czeka nas najgorsza rzecz, której się obawiałem, czyli malowanie ścian w całym salonie i kuchni. Ale trzeba to zrobić, bo są pęknięcia i wiem, że jak teraz tego nie zrobimy, to nigdy tego nie zrobimy. Także trzeba będzie to wszystko zabezpieczyć i jutro cały dzień będziemy malować. Ogólnie koszt póki co wszystkiego to 3000 zł. Idziemy zabezpieczać, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jak się podobał, bo taki vlog, chcecie więcej vlogów z remontu mieszkania na siłowni, nie wiem kiedy pójdę i coś pokażę więcej, dzień jedzenia też jak widzicie, jedzenie jest jakie jest, także tak, widzimy się w następnym odcinku.